Siema widzowie, witam serdecznie w kolejnym luźnym materiale na moim kanale. Słyszycie tą muzykę? Mam nadzieję, że kojarzycie tą muzykę przede wszystkim. Ponieważ jest to gra, którą nagrywałem 4 lata temu, tylko w wersji 3. A dzisiaj sobie zagramy w jej pierwotną wersję. I coś czuję, że ja będę się wkurwiał. Coś czuję, że będzie tutaj srogo dymione w tej gierce. Tak więc oczywiście, jeżeli wam się spodoba, to bardzo fajnie i tyle. Nie mam nic więcej, kurwa, do dodania. A zagramy sobie w gierkę, no kurwa, wspomnienia z Wietnamu, jak widzicie. No kurwa, wspomnienia z Wietnamu. Ja pierdolę, w co ja się wpakowałem? Dlaczego ja, kurde, muszę wybierać takie gry, które mi będą niszczyć psychę? No ale dobra, no niech tak już będzie, kurde. Jedziemy z koksem. Dobra, walić te zasady, ja wiem jak w to się gra, kurde, nie jestem ten. O, oczywiście zajebiście, musiałem już na pierwszy ten. Na pierwszą rundę zginąć. Zajebiście, patrzcie, kurde, widzicie? To był ten, wypadek przy pracy, ale... No, teraz mi się uda. Tak więc, no, powraca sobie The World Hardest Game. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodoba. Nie mam tutaj oczywiście żadnego przygotowanego challenge'u na mojej śmierci, tak więc będziecie po prostu widzieli, jak ja, kurde, lamię i w najgorszym wypadku po prostu połamię swoją klawiaturę ze złości. Ale to tylko w najgorszym przypadku. O, dobrze, dobrze. Jedziesz, malina, jedziesz z koksem. Elegancko. A to jest easy, kurde, patrzcie na to. Widzicie? O, teraz tylko... A... Ty, to jak mam stąd wyjść? Dobra, to jest ogarnięte. A. No to psuje easy było, to prawda. Dobra, teraz to trzeba będzie tak fajnie ogarnąć. O, tak. O, tak, o, dobrze, dobrze, dobrze. Kurde. Nie robi się tak. Ja chyba to za wolno robię, kurczę. Trzeba to zrobić trochę kurde, ty, dasz mi to wyjść stąd, czy nie? O, widzisz jaki speedrun? Elegancko, go! O! Dobra, to tutaj mamy taką konstrukcję. Dobra, to jedziemy z koksem. Ja wiem w ogóle, że jeżeli chodzi o tę gierkę, to jestem 100 lat za wiadomo kim. Bo przecież youtuberzy to nagrywali x lat temu, a ja dopiero teraz się z tym obudziłem. No, trudno się mówi, no ale kurde... Hej, przynajmniej będziecie mieli bekę ze mnie, nie? W takiej gierce. O, ale przynajmniej mamy tutaj checkpoint, elegancko. Elegancja fra... Kurde! Jedziemy z koksem. Nie wkurzaj mnie! No, ty, przecież ja tu w dół zjechałem, co? O! Kurde, ty! Ile mi zabrakło, no? Co jest? Bo za ta plansza, kurde, pofrunie jak pufa w hotelu, jak Zaki rzucił pufą, kurde, o podłogę. Za tak się stanie, kurde. Jak mnie ta plansza będzie jeszcze bardziej wkurwiać. Do uja karmazyna, co tutaj się odpierdziela? No przecież kurde, szło mi dobrze. Jezu, ja to za wolno robię, czy jak? Dobra, PL speedrun teraz. Elo, 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 kurde. Ale mnie ta gra zaczyna powoli triggerować. No kurde, no co jest? To ja za wolny jestem teraz, czy co? O co tu chodzi w ogóle, bo ja już nie pojebaju, co tu się odpierdalają. No jedziesz z koksem, jedzie. Pa kurde, jak zrobiłem, pełne skupienie, profesjonalizm. Teraz jedziemy, tak, o, widzisz gościu, tak to się robi, tak to się robi na zachodzie, przynajmniej kurde mam tu checkpoint, więc zaszedłem trochę dalej niż mi się wydawało, po ilu tu kurde śmierciach, 33 śmierci, ja pierdzielę, w ogóle wy tego nie widzicie, poczekajcie, ja wam to ogarnę. No, musiałem wam teraz to trochę bardziej przybliżyć i dałem w tle w ogóle zdjęcie z Diddy Konga, bo nie miałem niczego innego dobrego na dysku. Kurde, no co wy robicie? Dajcie mi wyjść stąd, no. Ja pierdziel... Kurde. Ja nawet nic nie mogę na spokojnie powiedzieć, bo zaraz ginę. Dlatego, kurde, no, to trzeba zrobić tak... O. Patrzcie. Nie! Ale mnie ta gra wkurza. Zara wyrzucę klawiaturę przez okno i skończy się granie na spontanie. O!
Patrzcie, patrzcie, kurde, no, proszę was. Co to dla mnie? To jeszcze było w miarę easy, to będzie dopiero ciekawe. O, elegancko, checkpointik, kurde, jest. Zabieramy. O. Ale się ładnie wpasowałem. Kurcze pieczone. No kurde! Ale zaraz się wkurwię, widzowie, nie? Ale ja się zaraz wkurwię, normalnie. Mój wkurw usłyszycie w Hongkongu, normalnie, nie? Aż pójdę rozjebać kibel Jima. Ze złości. Na czymś się będę musiał wyżyć. Co ja kurwa robię źle? Czy ja jestem kurde downem, czy co tu się odpierdala? Ja pier... Ale mi ta gra niszczy psychę, nie? Ale mi kurwa psycha zaczyna siadać, ja pierdolę. Przecież ja po tym odcinku zostanę wywiozą mnie do kurde psychiatryka. Licznik 71, kurde. No ja Nie denerwuj mnie. Dawaj, uda się, to nie jest trudne. Pana to, kurde, wariacie. A licznik wciąż rośnie, kurczę, a licznik wciąż rośnie. Normalnie demony z siebie, kurde, wypuszczę po tym odcinku, nie? Takie, kurde, solidne. Jest, udało się. Dobra, teraz, kurde, lecimy z koksem, ale to zapierdziela, ty. No to trzeba, kurde, sprytnie zrobić. Ale, kurde, w pizdę dostaję, bez kitu, o nie. O, ale tak można powolutku. Tak, dobrze, to spoko. Kurde, no jak zamuliłem pałę. Zaraz dobijemy do stówki, bez kitu, nie? Patrzcie, kurde, na licznik, zaraz do stówki dobijemy, a to 7 runda z 30, kurde. Ale to coś oznacza, że ja, kurde, jestem jednak prosem, jak doszedłem do 7.30, dlatego, kurde, widzisz, spróbuj swoich sił w tej gierce, to zobaczymy, kurde, cwaniaczku, który się śmieje zza monitora, oglądając ten odcinek, że ja tu cierpię, kurde, przeżywam, kurde, mękę i tak dalej, no sam se zagraj w tę gierkę, kurde, cwaniaku, ja tu się poświęcam dla odcinka, dla, że tak powiem, nauki. Bo jestem, że tak powiem, króliczkiem doświadczalnym, a wy kurde co? Oglądacie sobie tylko i tyle, i ze mnie polewę macie. Wy se możecie kurde elegancko siedzieć, pić sobie kolkę, kurde, leżeć na kanapie, wpierdzielać chipsy, a ja tu siedzę i cierpię, no co to ma być, przepraszam bardzo. No i przy okazji 100 śmierci, elegancko. Mistrz! O, 102, jak 102 dalmatyńczyki, he! Ale beka, ale ale śmieszne. Ale kurde to był beton, nie? Że tak powiem, chciałbym się zapytać, co ja robię kurde źle, że ja nie mogę kurde pójść. Kurde, to było piękne, to było kurde piękne, to było ładnie napisane, ale brzydko zrobione. Mhm, dobrze. Kurde, nie wkurwiać mnie. 121, zaraz kurde naprawdę przyjedzie policja i mnie wywiozą kurde do jakiegoś wariatkowo, bo ja tak drę mordę dosłownie, że ja pierdolę. Czemu mi nie wychodzi? Ja za kurwicy dostanę bez kitu. Ale bym se w tą gierkę na szogunie zagrał teraz, nie? I nie dlatego, żeby go rozjebać, tylko kurde, szogunem by mi się chyba łatwiej grało niż na tej zasranej klawiaturze, która ma kurwa 15 lat. Ja pierdzielę. Nie no, może przesadziłem, że 15, ale no kurde stara jest, trzeba będzie ją kiedyś wymienić, elo. Za kurde napiszę do Zakolnikowa, zrobi wam takie taekwondo, że kurwa się zesracie z tą planszą, bez kitu. Za go poproszę, żeby kurde nonchako zrobił i tyle. O, patrzcie jak was troluje. I co teraz? I co teraz? No i gówno teraz. Gówno! Ale w sumie tak jak mam porównywać tą muzyczkę z poprzedniego The World Hardest Game, czyli strujeczki, była trochę lepsza, tak szczerze. Znaczy ta jest spoko, ale kurde jakoś tak... Tamta była taka fajna, taka troszeczkę też denerwująca. Znaczy ta też jest kurde wkurwiająca, bez kitu, nie? Mam ochotę głośniki... A raczej słuchawki przez okno wyrzucić. Ale jest ona no fajna, tak jak tamta, tylko że tamta była taka, nie wiem, bardziej klimatyczna. Nie wiem, może po prostu mi bardziej podpasowała, ale ta też zła nie jest, ale nie zmienia to faktu, że obie są wkurwiające, jak się jest długo słucha i się ginie w takich kurde momentach.
to aż ma się ochotę pójść na kibel, nie? O! Zaśpiałabym bardzo brzydką piosenkę. Tak naprawdę zaśpiałabym wam bardzo brzydką piosenkę, którą mój kolega kiedyś mi zaśpiewał, kiedy, że tak powiem, byliśmy se w lesie na spacerku. Bez skojarzeń oczywiście. A brzmi ona tak. Gówno w lesie radość niesie, awibołe. O kurde, aż mi słuchawki spadły, bo mi kurde wzięło na kichanie. Mam uczulenie chyba na takie gry. Za dobiję do 150, kurwa, stoję w miejscu, nie mogę iść dalej. Co za kurde popierdolona gra. O Jezu, 160, no kurde, to jest jakiś żart pieprzony, bez kitu, to jest jakiś żart. No dlaczego mi tak nie idzie, kurde? Przecież to jest niemożliwe. Przecież ja ładnie gram w tę gierkę, no. Halo, co to ma znaczyć? Ja pierdzielę, no. No nie, zaraz pierdolca dostanę. Ty, mam patent chyba już na to, wiecie? Ale mam kurwa zajebisty patent, to jest dostanie 500 IQ. Patrzcie, będziemy jechali co tak, co drugi, tak? Dokładnie, patrzcie, o, kurwa! Patrzcie, kurde, ale to jest... Ja pierdol... Powiem wam, widzowie, że psycha siada, normalnie kurwa psycha siada do chuja, 216 śmierci. Ja nie mogę nic zrobić, bo mnie kurde te kółka zasrane dobijają. O, kurde! No spokojnie, dawaj. Uda ci się. No nie uda ci się! Podziwiam osobę, która kiedykolwiek to przeszła, nie? Podziwiam naprawdę w chuj osobę, która zrobiła wszystkie 30 rund, bo ja tutaj już kurde mam ochotę naprawdę wyłączyć komputer i kurde se pójść spać, nie wiem. Podziwiam naprawdę za chuja, nie? Taką osobę. Że to jest kurde wyczyn jak 150 normalnie. Czemu ta gra mnie tak irytuje? Ej. Ale mogę wszystkie swoje złości tutaj wyżyć się przy okazji. Więc będę miał dzień spokojniejszy. O, jak mi przykro. Nie no, serio jest mi przykro. Wyobraźcie sobie teraz, jak ja bym miał robić jakiś challenge przy tym. Nie wiem, jakiś kurde wasabi challenge, kurde piri piri, jakaś papryczka cili minis. Przecież ja bym się zesrał kurde z bólu w tej gierce. Może trzeba tak zrobić, może to jest jakiś patent kurde. Co właśnie coś mi do... Jeszcze trzy śmierci będzie niespodzianka, moi drodzy. Tylko niech dojdzie do tych trzech śmierci, to ja wam dam niespodziankę. Okej, dzięki za uwagę. Ja się poddaję. Ja się kurwa poddaję. Ta gra mnie kurde niszczy psychicznie, fizycznie i tak dalej. Dobra, wyłącz mi tą kurde muzykę, bo ja dosłownie pierdolca dostanę zaraz. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobały moje rage, smutki, żale i tak dalej i pierdolenie głupot jak zwykle. Widzimy się w kolejnych materiałach, ponieważ zaraz coś czuję, że klawiatura przez okno poleci. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.